Wystawa Erwina Wurma jest pierwszą w Polsce tak szeroką prezentacją prac tego jednego z najbardziej znanych współczesnych austriackich artystów. Prezentujemy prace powstałe od lat 90. do dzisiaj. Możemy zobaczyć zarówno rzeźby, obiekty, a także fotografie, wideo oraz rysunki. To indywidualny koncept kuratorski, który wypracowałam ja we współpracy z artystą. Zależało mi na tym, żebyśmy mogli polskiej publiczności ukazać szerokie spektrum działania artysty i także wielość tematów związanych z codziennością, z człowiekiem, z jego najbliższym otoczeniem, które artysta porusza w pracach. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno publiczności, która na nią przychodzi, która często jest zaskoczona humorystycznymi rzeźbami, ciekawymi fotografiami, a także tą przestrzenią jednominutowych rzeźb, tą przestrzenią performatywną, którą stworzyliśmy na wystawie, umożliwiającą publiczności stworzenie własnych dzieł sztuki albo stanie się rzeźbą przy użyciu własnego ciała. Pracę Wurma charakteryzuje absurd, zaskoczenie, dystans, ironia. On sam to swoje podejście, tą swoją filozofię określa mianem krytycznego cynizmu. Także przy pomocy tych kilku określeń można bardzo łatwo uchwycić ideę wszystkich z tych prac, które pokazujemy na wystawie.